Dzień dobry w kolejnym vlogu. Mamy sobotę. Czego się Amelko śmiesz? No zacięłam się. Chciałam wam pokazać, zobaczcie, Paweł z pracy może takie palety sobie brać od czasu do czasu. Jest lista i tam się wszyscy zapisują na kto kiedy bierze takie drzewo do palenia. No i teraz wziął. Tutaj jest na dole są takie mniejsze do przybrania też drzewo. A tutaj są, słuchajcie, palety. No i te palety właśnie będziemy zwalać i będziemy ciąć na krajzece i to wszystko zawieziemy dla babci mojej. Ponieważ wiecie, ona też ma piec taki drzewo-węgiel. Węgiel drogi w ogóle. I potniemy jej to, no bo tam nie będzie miał kto jej pociąć i w ogóle. Więc my jej to dzisiaj potniemy i jutro jej to wszystko zawieziemy, tą całą przyczepkę poukładamy i będzie superowo. Oczywiście babcia nic o tym nie wie, będzie pewnie zaskoczona i znowu mi się dostanie, że przyjechałam bez zapowiedzi, bo nie będzie miała obiadu. No ale że są takie upały, to nie będziemy tam z obiadami jej męczyć, niech sobie tam, wiecie, odpoczywa. Może ciasto jakieś zrobię jeszcze, jak zdążę i jutro zawiozę. No i chciałam wam właśnie pokazać, że bierzemy się za robotę, cała przyczepka zawalona drzewem. Tutaj już mamy trochę naszykowane. I bierzemy się, słuchajcie, za robotę. No i co? I wam życzę miłego oglądania i miłego dnia. Już mamy połowę przyczepki załadowanej. 18:30. No. Paweł tnie, a ja układam. Już nie mam siły. A Sonia cały czas towarzyszy nam. Cały czas towarzyszy. Słońce nawet wyszło, trochę popadało. Troszeczkę się ochłodziło, ale taki upał. My tu pracujemy, a Bruno się nudzi. O, włas od Szamba. Już idę. Tu mamy Szambo. I on z tego ściągnął z pasa i zobaczcie. Wariat. Taką odległość. Nudzisz się, Bruno? Pies się nudzi. O Jezu, jak się pies nudzi, no. No dawaj, dawaj. No, Bruno. Nudzisz się tak, ale jesteś silny. Brunek. Wariat. O, no dobry pies, z drugą stronę ciągnij, no. O, idę, bo mnie kierownik woła. Idę, bo mnie kierownik woła, Bruno. Wariacie ty, no. No i dobra, robota zrobiona. Cała przyczepka załadowana. Ja się jutro nie wyprostuję. Wszystko mnie boli. A jeszcze dzisiaj sypialnię malowałam. Trzy razy. Trzy razy malowałam sypialnię. Zostawił ten. No całą przyczepkę widać, jak, ale tam jest no, rejestracja. Dobra. No i zakrył, żeby rejestracji nie było widać, ale to i tak widać. Jeszcze malowałam sypialnię dzisiaj trzy razy, więc ja jutro chyba nie wstanę po prostu z łóżka. No, bo te drzewo to nie było dzisiaj w planach, nie? Miało być za tydzień w planach, no ale wyszło jak wyszło. Dobra. Dzisiaj się żegnamy, widzimy się jutro. Laura ma super zabawy na zbożu, bo Paweł przywiózł. Ile kupiłeś tego zboża? Tonę. Tonę. W workach i stoi w garażu. Tu jest ciemno na razie, to ciężko widać, ale o, Laura ma super zabawę. Po tych workach lata i przez chwilę tutaj Sonia jeszcze była. Tak? Bawiła się z tobą, Laura? Tak? No. Ja miałam dzisiaj w planach w ogóle nie nagrywać, bo byłam, wiecie, zajęta malowaniem i nie nagrywałam nic ani na Instagramie, ani nic wam nie nagrałam, ale jak już przyszło robota z tym drzewem, no to mówię, to chociaż zacznę tego vloga i coś nagram. O. O, o, o. Sonia. No idź, idź do Laury na górę, no. O, o, ale zabawa. Dobra, widzimy się już jutro. Dzień dobry, na tle wychodka starego. Kolejny dzień. Mamy przyczepkę. I jedziemy do babci. Hej, mama! Weź!
Zapomniałyśmy komputera. Bo tam musimy... Tak, tam wszystko razem leży. Bo musimy parę spraw załatwić na komputerze. Tuż Amelka ogarnie. Jedziemy, wziąłem pomidory. Całą skrzynkę mam w bagażniku. To sobie tam rodzice czy tam babcia tam się podzielą. Przetwory sobie będą robić, co tam chcą, nie wiem. Bo ja ich nie nadążam przerabiać. Mam na sobie tą bluzkę. Bardzo fajna jest. Przewiewna z tego lumpa, wiecie. Bo ta nie pasuje. Ta druga z tymi szerokimi paskami to mi nie pasuje. Ta mi jakoś pasuje i tak. No dobra, to my jedziemy. No i co? Potem się będziemy widzieć. Ale upał się robi, żar z nieba. Dobra, zostawimy pomidory. Tu jedne, tu drugie. Babcia śpi chyba, co? Wrócimy ją zaraz. Nie. Obiad jest? Jest. O, nie wierzę. Ja jestem zorganizowana. Zawsze gotowa. A ciebie podkręcę. A co ja zrobiłam? Bo proszę do mnie dzwonić. Powiedzieć, że będziesz. Mówiłam, że dostanę opierdziel? Mówiłam. No pokaż, co tam podostawałaś. Lale Barbie i akcesoria, tak? Jakieś tam piesek, kostka. O, jakie posłanko. Co jeszcze? Taką syrenkę. Syrenkę. To sobie sama wybrałaś. Bo poszła Laura, pojechała z babcią do Lidla po lody. I tutaj mamy. I jeszcze bluzeczki. Piękna jest ta bluzka, tak na żywo. Kolor ma, słuchajcie, super. Taka jest tutaj jakby beżowa i w ogóle jest piękny kolor i w ogóle jest superowa. I tamta lepsza moim zdaniem. Aj, i ta jeszcze tak, z tej strony, bo to jest dwupak. Taka lawendowa. One są w Pepco, bo moja mama do mnie dzwoniła, mi zdjęcia wysłała, czy Laurze się podobają i kupiła jej to właśnie, bo Laura mówi, że tak. To jakaś nowa kolekcja wyszła z Myszkomiki, jest świetna. I jeszcze, jeszcze taką bluzę. Minimalnie za duża, ale to jest parę centymetrów, ale... Na długi rękaw to będzie, wiecie, super, bo to 1,34 m, ale ja powiedziałam, że weź jej większą i ona ma taki kolor seledynkowy. Tutaj chociaż w kamerze nie widać, ale jest świetna. I jeszcze taka teczka z Myszkomiki, to Laura sobie wybrała w Lidlu, tak? Bo teraz koło mojej mamy i babci, tam gdzie rodzice moi mieszkają, pobudowali nowego Lidla. No ile, 2 miesiące może jest otwarty ten Lidl, a że dzisiaj niedziela handlowa, to pojechali na lody. I to jeszcze sobie kupiła i jakąś kostkę na świecie. A to ty sobie kupiłaś, czy to babcia ci dała? To babcia. Wybrałam. A. To babcia. Tą kostkę w Lidlu kupiła? A, myślałam, że kupiła teczkę. Nie, teczkę to w Lidlu, a to babcia dała, tak? No. I to takie drobne jeszcze prezenciki. A Amelka? Co dostała? No kasy, co Amelka mogła dostać, jak nie kasy? Dużo. A ja oczywiście dostałam słoiki, zaraz wam pokażę. Ja dostałam, słuchajcie, słoiki od babci i tu są przetwory. Dżemy z borówki, chyba z malin, nie, co tutaj jest, z moreli. Dżemy z moreli, śliwka, ze śliwki też jakieś dżemiki, soki. I tutaj jeszcze taką drugą. Pełno takich słoików, wiecie, babcia lubi robić to, porobiła trochę, bratu dała mojemu, trochę mi, narobiła się, rozdała, babcia jak babcia, nie? Jeszcze wam pokażę, tą kopaczkę sprzedaję, co kupił 2 lata temu, no i tam, wiecie, tu porwane, ona chodzi, jest na chodzie, ale coś tam trzeba powymieniać, po prostu się nie opłaca, lepiej to sprzedać, dołożyć i kupić trochę lepszą, bez roboty, bez niczego, więc... Ja tak jeszcze wam pokażę tą starą, jak kupi, znaczy już ma zaklepane. No, tutaj by trzeba było chyba coś powymieniać, ja to się nie znam, nie wiem. Ale jak przywiezie tą nową, to też wam pokażę. Będzie trzeba jakąś lawetę wziąć, żeby tam pojechać po tamtą kopaczkę i ją przywieźć. No, więc tak to wygląda. Więc tak, my już dawno, słuchajcie, wróciliśmy. Narobiliśmy się dzisiaj, mimo to, że niedziela, ale trzeba było zwalić całą tą przyczepkę tego drzewa, co żeśmy wczoraj załadowali. Ja sobie wzięłam ubrania na zmianę i wiecie, się przebrałam, żeby się nie wybrudzić w ogóle. Chodź, bo mam do ciebie pytanie. Chodź. I żeśmy już wrócili i ja jestem po prostu wykończona, bo wczoraj i malowałam, i te drzewo ładowałam, dzisiaj rozładowywałam i tak dalej. Chodź tutaj, przywitaj się z widzami.
bo piszą widzowie same mi Dobry. Same komplementy mi dzisiaj piszą. W ogóle dziękuję wam za miłe komentarze, które do mnie piszecie z powodu tych moich włosów. I mają pytanie, jak ty zareagowałeś na moją nową fryzurę i czy ci się podoba? No, dobrze zareagowałem. Dobrze zareagował. Ale nie wiedział, że idzie, że jadę do fryzjera. Chociaż dziewczę się dobra się wygadała, mówi, powiedz tacie, że się zapisałeś do fryzjera. A ja i tak, żeby cicho była, bo ja nic mu nie mówiłam, nie? Nie wiedziałeś, czy skapowałeś się, że Laura powiedziała, tak? Nie skapowałeś się. No, i cały czas żona mówi, że ja się z niej nabijam, że mi się podoba. No. Ale mówi, że ten, że jak ty to powiedziałeś? Że dobrą decyzję podjęłam? Jak to było? Że dobrą decyzję podjęłam. No i mówi, że dobrze jest, że mam krótkie i ten. Ale mówi, że dobrą decyzję podjęłam. No i podoba mu się, więc jest dobrze. No i tak to, słuchajcie, minęło. Ale taki upał się zrobił, miało być chłodniej w ogóle dzisiaj, a zrobiło się bardzo ciepło. I mamy zaraz, przyjechał już, w ogóle przyjechaliśmy na 17, musieliśmy być z powrotem, bo Paweł sprzedaje kopaczkę. Tą do kartofli. I czy będziemy kartofle zbierać, jak ty kopaczkę sprzedasz? Paweł. Czy będziemy kartofle zbierać, jak ty kopaczkę sprzedasz? Drugą się kupi. Aj, drugą się kupi. Nie, sprzedaj Paweł tą kopaczkę. Dlaczego sprzedajesz? Bo... Złom. Bo złom. No, więcej części trzeba w nią zainwestować niż to warte. W tą kopaczkę, którą kupił w zeszłym roku. W zeszłym roku ją kupiłeś? Nie, 2 lata temu. I ona, wiecie, no jest taka, jak ja to zobaczyłam, że on to kupił, bo pojechał sam beze mnie. W każdym bądź razie jest kupiec, ma zaraz przyjechać. W sensie już był, ale już przyjedzie z kimś, nie wiem. I prawdopodobnie ją kupi, a Paweł już ma upatrzoną drugą, tam od kolegi, tylko będzie trzeba po nią jechać. No, więc tak, a mi się wydaje, że sprzeda dzisiaj ją i będzie spokój. To oni się tak kręcą w koło? Może ten nie powiem, nie? Pojechał ten tamtędy, pojechał tędy. Chyba nie wie jak, nie wiem. No, więc tak. No i co wam jeszcze powiem, to, że... Poczekajcie, może ja was postawię. Trochę wam posmęcę. Może tu. O! O, i co wam powiem, to, że babcia była bardzo zaskoczona z tym drzewem. Paweł zrobił taki numer, że wziął trochę drzewa w worek i poszliśmy i mówi, że przywieźliśmy drzewo. A babcia, o, no, będę miała na rozpałkę i tak się ucieszyła. A potem mówi, no, ale to nie tylko ten worek. Babcia idzie na dwór i poszliśmy na dwór i ja do babci mówię, jeszcze to, ona. I wiecie, trochę tata pomógł znosić. Ja pomogłam też, tata tam taczką jeździł i wszyscy razem, no i minuta pięć, wiecie, rozładować to było szybko. Gorzej było załadować, bo chyba 4 godziny Paweł ciął, a ja tam siedziałam, wczoraj układałam. No, ale rozładować to szybko, bo to na taczkę minuta pięć do garażu babci powrzucaliśmy, poukładaliśmy i zadowolona. No. I tak. A i no, ja obiadu, ja specjalnie tak do babci powiedziałam, obiad jest, bo zawsze jak przyjeżdżam bez zapowiedzi i pytam się, czy obiad jest, to no, nie zadzwoniłaś. A wiecie, gorąco jest, ja nie chciałam, żeby ona stała przy garach i gotowała obiady. Ale moja mama się jej wygadała, dzisiaj, że ja dzisiaj przyjadę, to zrobiła zupę i takie krokiety miała. Bo mówi, że mnie normalnie tak mi zrobi, jak jeszcze raz przyjadę bez zapowiedzi i ona nie będzie miała kotlecików, kartofelków dla dzieciaków zrobionych. Ale wiecie, upał, gorąco jest, po prostu ja stoję tu i się ze mnie leje. To nie chciałam, żeby stała przy garach i gotowała, tak? Będzie chłodniej, to powiedziałam, jak będzie chłodniej, to przyjadę na obiad. No, albo ty przyjdziesz do mnie na obiad, bo też jak jest gorąco, to na domu się nie rusza po prostu. Nie jeździ, nie chce jeździć, bo źle się czuje i w ogóle. Więc pewnie do nas przyjadą, jak będzie chłodniej, zobaczymy. No, więc tak. No dobra, to tyle na dzisiaj. Kończę. Nie wiem, ile tego vloga jest, ale kończę. Będzie chyba krótko. Życzę wam wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję wam za komplementy. Jest mi bardzo, bardzo miło. Wczoraj tą głowę, słuchajcie, umyłam sobie, no bo wiecie, jak malowałam i w ogóle, umyłam. No niestety wyprostowałam prostownicą, co nie powinnam, ale ja nie umiem bez prostownicy na szczotkę, chociaż mam 3 rodzaje szczotki, teraz nie miałam czasu po prostu też. Teraz to sobie będę, wiecie co, na szczotkę spróbuję sobie ją, te włosy wyciągnąć, żeby nie używać prostownicy. No i sobie ten olejek położyłam,
i też na końcówki troszeczkę żelu, żeby mi się tak nie puszyły, ale nie było źle po całym dniu. Wygląda ok. Rodzicom też się podoba. Babcia moja powiedziała mi, że w końcu wyglądam jak człowiek. Tak mi dzisiaj powiedziała, że w końcu masz normalne włosy, wyglądasz jak człowiek. Tak mi dzisiaj powiedziała. No, więc wszystkim się podoba. Mało tego, myślę, że ja sobie włosy pofarbowałam. Mówię, przecież ja włosów nie farbowałam, ja tylko je obcięłam. No, więc wszystko na pozytywnie. I tak, dobra. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Ja idę trochę odpocząć, użyć jeszcze tej niedzieli, bo jutro poniedziałek i ja brat robota, tak? A dzisiaj idę trochę poodpoczywać. I Wam, z Wami się żegnam. Dziękuję Wam i do zobaczenia do następnego vloga. Trzymajcie się. Buziaczki, pa.